Dzień dobry. Serdecznie witam i pozdrawiam przyjaciół i widzów Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej i zapraszam dzisiaj do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, co to znaczy czcić Boga, na czym polega oddawanie czci Panu Bogu i czy są jakieś wyjątkowe miejsca i wyjątkowy czas, w których oddawanie Bogu czci jest szczególnie mile widziane. Drodzy, gdyby zapytać każdej i każdego z nas, co dla niego oznacza oddawanie czci Panu Bogu, myślę, że byłyby bardzo indywidualne i osobiste odpowiedzi. Niektórzy stwierdziliby, że rodzinne nabożeństwo, nabożeństwo domowe, to jest takie miejsce i czas, kiedy można wspólnie z najbliższymi usiąść przy rodzinnym stole, spojrzeć sobie w oczy, zaśpiewać pieśni, pomodlić się i w ten sposób oddać Bogu cześć, chwałę i uwielbienie. Ktoś inny powie, że oddawanie czci Panu Bogu to niedzielne świąteczne nabożeństwo, kiedy przychodzimy z różnych sytuacji życiowych, z różnych miejsc i w atmosferze lokalnego kościoła śpiewamy, modlimy się, słuchamy Słowa Bożego. To jest chyba najwłaściwsze miejsce i czas na oddawanie Panu Bogu czci. Ktoś inny zauważy, że nasza codzienność, nauka i praca, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, nasze sukcesy i osiągnięcia, to jest piękne oddawanie czci Panu Bogu. A jeszcze ktoś inny ma w pamięci wydarzenia sprzed miesiąca, kiedy w Krakowie miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej i tam spotkali się przedstawiciele kościołów luterańskich z całego świata i w tym spotkaniu różnych kultur, różnych języków, wrażliwości, temperamentów, tam pięknie i tak najpełniej wydawałoby się doszło do akcji, to oddawanie czci Panu Bogu, to wspólne uwielbienie i oddanie Bogu należnej Mu chwały. I być może jest w nas nawet takie pragnienie, aby te wspomnienia trochę przeflancować na nasze środowiska lokalne, żeby coś z tamtych przeżyć i z tamtych doświadczeń pozostało także w naszej codzienności. Być może zastanawiacie się, skąd taki temat. Otóż hasło biblijne dzisiejszego dnia, 19 dnia października, sugeruje nam, abyśmy właśnie tą tematyką się zajęli. Posłuchajmy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 2 i wiersz 30. Pan mówi: tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, a tych, którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Po przeczytaniu tych słów myślę, że rozpoznajemy powagę problemu i ważność skupienia się wokół tej problematyki. Warto też, myśląc o oddawaniu czci Panu Bogu i o różnych sposobach tego czczenia Pana Boga, sięgnąć do Biblii i zobaczyć, jak na jej kartach to oddawanie czci Bogu ewoluowało, zmieniało się. Od najdawniejszych czasów, od składania ofiar Bogu i to ofiar na początku bardzo brutalnych, bo w imię wartości najwyższej składano wartość najbliższą. Co to znaczy? Wartość najwyższa to jest Bóg, a wartość najbliższa to jest własne dziecko. A zatem w imię wartości najwyższej Boga składano wartość najbliższą, czyli własnego syna, własne dziecko. Później zostaje to zamienione, czyli ewoluuje w tym kierunku, że zamiast ludzi składano w ofierze Bogu zwierzęta, ptactwo. I to był taki sposób na oddawanie czci Bogu. Oczywiście towarzyszyły temu modlitwy, śpiewy, muzyka, ale jest rzeczą ciekawą, że ten sposób oddawania czci, chwały i uwielbienia Wszechmocnemu został przez Niego samego podważony. Wydawałoby się, że On tego oczekuje, a poprzez usta dwóch proroków, Izajasza i Amosa, wypowiada słowa, które są krytyką właśnie tej dotychczasowej praktyki. Mówi: dosyć, dosyć, dosyć. Już nie chcę na to patrzeć.
Nienawidzę waszych świąt i waszych uroczystości świątecznych. Nie chcę słuchać już brzęku waszych harf. Brzydzą mnie wasze ofiary, a konkretnie mówiąc, śmierdzą mi wasze ofiary całopalne. I możemy się zastanowić, cóż tak naprawdę tutaj śmierdzi. Otóż, drodzy, to, że ta praktyka składania ofiar, oddawania czci Bogu poprzez wznoszenie rąk ku górze, poprzez modlitwy, poprzez muzykę, ma w sobie jakiś fałsz. Ona się rozjeżdża. Ona nie jest do końca prawdziwa. Co innego myślą, co innego mówią. Co innego mówią, co innego robią. Inaczej zachowują się w czasie świąt, a inaczej, kiedy opuszczają dziedziniec świątynny i wychodzą do swoich codziennych zajęć. Czy ta krytyka była tylko dla minionych pokoleń, czy ona jest wciąż aktualna i dzisiaj dokonuje swoistej demolki także i w naszym podejściu, i w naszym rozumieniu oddawania czci Panu Bogu? Myślę, że jest taki bardzo piękny moment, kiedy te słowa proroka Izajasza i Amosa są streszczone, sprecyzowane w bardzo krótkim stwierdzeniu. Znajdujemy je u ewangelisty Marka, gdzie w 7 rozdziale swojej Ewangelii napisał: ten lud czci mnie wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie. A zatem wargi sobie, a serce i codzienne życie sobie. Do punktu kulminacyjnego w tym procesie ewoluowania, oddawania Bogu czci, chwały i uwielbienia, dochodzimy do takiego punktu i momentu dla mnie przełomowego. Spotykamy się z tym na kartach Ewangelii Jana, konkretnie w 4 rozdziale, tam w spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Ona pyta, w zasadzie stwierdza: nasi ojcowie oddawali cześć Bogu na górze Garizim. Wy, Żydzi, mówicie, że należy oddawać cześć Panu Bogu na wzniesieniu świątynnym w Jerozolimie. A ty co mówisz? I wtedy Jezus, nauczyciel z Nazaretu, powiada tak: ani na tej górze, ani w Jerozolimie, ale prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Co to znaczy w duchu i w prawdzie? Otóż chodzi o to, aby to, co myślimy, mówimy, czynimy, w myśl zasady myślę, czuję, mówię i działam, odbywało się nasze oddawanie chwały i uwielbienia, nasze czczenie Pana Boga, żeby nie było w tym żadnego rozdarcia, żadnego fałszu. Nie było też podwójnych standardów, bo Pan Bóg właśnie rozpoznał, kiedy tak bardzo radykalnie ustami proroków zareagował na sprawowanie kultu i na oddawanie czci Bogu, to rozpoznał podwójne standardy. To mu się bardzo nie spodobało. Dlatego też upomina się o nowe podejście, o nowe zrozumienie tego, czym jest oddawanie czci swemu Stwórcy i Zbawicielowi. Przypomnę jeszcze raz. Chodzi o zasadę: myślę, czuję, mówię i działam. I to jest spójne, i to jest prawdziwe, i to jest autentyczne. I to jest potrzebne, abyśmy byli pod wrażeniem, abyśmy byli zmotywowani, zachęceni do tego, że tak można, że o to chodzi w naszej pobożności, w naszym oddawaniu czci Panu Bogu w czas świąteczny, jak i na co dzień. Tego życzę wam i sobie. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.